Już za 3 miesiące klasyczna edycja Super Nintendo stanie urozmaicić rozgrywkę. Również interesującą sprawą towarzyszącą temu wydarzeniu będzie pytanie, czy nasi chińscy eksperci od Tandety opracują kolejnego klona, w tym przypadku klasycznego mini SNES-a, zawierającego liczniejszą zawartość gier za stosunkowo rozsądną cenę. Stop! No i opracowali, nawet bezczelnie nie kazali nam zbyt długo na to czekać. Dzisiaj poznamy Classic Mini HDMI TV Game Super HDMI Mini Entertainment System Super Mini SFC. Po premierze Super Nintendo Classic Mini to była zaledwie kwestia czasu, kiedy małe cwane chińskie rączki puszczą w obieg swojego nowego Famiclona, właśnie wzorowanego na styl nowej zabawki od Nintendo, co zajęło im zaledwie 2 miesiące. Tak więc na pewno działali w trybie ekspresowym. Box, który do mnie przybył, jest bardzo estetycznie wykonany i muszę przyznać, że wygląda najładniej z tych wszystkich boksów Famiclonów, z jakimi miałem dotychczas do czynienia. Nie da się zauważyć znaczka 621 8-bit Games. Tak, to jest konsola 8-bitowa i nie ma tutaj możliwości odpalania gier z kartridży, tak więc skazani jesteśmy tylko i wyłącznie na te 621 tytułów, które wypisane są z tyłu boksa. Ten drugi jest dość taki drobny, tak więc może być ciężko cokolwiek tutaj rozczytać, ale te tytuły przejrzymy sobie już na spokojnie na ekranie telewizora po podłączeniu konsoli. Z tego co mogłem wywnioskować, skrywa się tu kilka naprawdę interesujących tytułów. Jest na przykład gra Worm, Podróż do wnętrza Ziemi, której poszukuję od naprawdę bardzo dawna i jakimś cudem znalazła się w tej kompilacji gier 8-bitowych. Jest również Time Zone, Whoop'em, Widget, Wacky Races i mnóstwo całej śmietanki haków gier. Na przykład widziałem tam, że jest gra Alice Cooper, widziałem, że jest gra Crash, być może nawiązująca do Crasha Bandicoot z PlayStation 1. Tak więc na te pytania na pewno znajdziemy odpowiedź odpalając tę konsolę, ale póki co zajrzymy do środka tego boksa, co tutaj się skrywa, ponieważ nie miałem jeszcze czasu sobie tego przejrzeć. Jest nasza konsola, którą ciężko wyciągnąć z tej plastikowej wkładki zabezpieczającej. I mniej więcej prezentuje się to w ten sposób. Z tego co już mogę zobaczyć, nasz Famiclon jest nieco większych gabarytów, ale to jest dosłownie mówiąc może jakieś 0,5 cm, jeśli chodzi o długość, a szerokość to jest to samo. No, mniejsza o gabaryty. W każdym bądź razie jest to wykonane w miarę estetycznie. Nie zajeżdża jakimś rakotwórczym plastikiem, tak więc to już jest plus. Z przodu mamy 2 9-pinowe porty kontrolerów i diodę sygnalizującą pracę konsoli. Power on off. To jest oczywiście atrapa. Jest reset. Wciśnięcie tego resetu powoduje echo w środku tej obudowy, tak więc można wywnioskować, że no co tam się skrywa. Na pewno skrywa się coś na styl konsoli wnętrza PlayStation, z tym, że z tyłu jest wyjście na HDMI, tak więc w końcu zrobili coś porządnego, jeśli chodzi o te Famiclony. I jest również wejście na zasilacz. I to będzie, to jest port chyba mikro USB z tym wejściem B, mikro B USB, przynajmniej tak mi się wydaje. Jest opisany model SFC Made in China, z tym, że ten model opisywany jest jako RS49. Ja już miałem kontakt z konsolą RS35, którą prawdopodobnie będziecie kojarzyć.
I jeśli chodzi o tę konsolę RS35, nie jest to zły sprzęt, ale jest niestety niedopracowanym sprzętem, ponieważ jeśli chodzi o kwestię dźwięku, brakuje tutaj kanału Triangle. Tak więc wydobywający się dźwięk z tej konsoli jest po prostu niekompletny. Niekompletny, brakuje na przykład tych niskich dźwięków, jak się nie mylę. No i też pytanie jest, co mogli spieprzyć przy tym Famiclonie. To się okaże. Rzucimy sobie jeszcze okiem na to, jak prezentują się kontrolery. I co mamy jeszcze w wnętrzu tego boksa? Jest instrukcja napisana w języku angielskim, tak więc można się z tym zapoznać. Jest, powiedzmy, w miarę jakościowy kabel HDMI. Jest zasilacz. To jest Travel Charger. No miejmy nadzieję, że będzie dobrze służyć, że nie wybuchnie. Jest również przejściówka i są dwa kontrolery. Dwa kontrolery, których długość kabla, zaraz wam powiem, ile to może mieć. Coś na około 2 metrów. Już stąd mogę zobaczyć, że to będą jakieś 2 metry. Sam kontroler wydaje mi się być bardzo taki plastikowaty, jest lekki i te dwa bampery nic dobrego nie wróżą. Prawdopodobnie pod te dwa przyciski przypisane są przycisk A i przycisk B, ale to będę musiał sobie sprawdzić już po podłączeniu w trakcie testu tej konsoli. No ten plastik jest bardzo tani, taki nieprzyjemny w dotyku. Tak więc no tutaj trochę na tych kontrolerach, powiem wam, pojechali, ale mam nadzieję, że przynajmniej będą funkcjonalne i będzie możliwość spokojnego ogrywania sobie tych gier na tych kontrolerach. Tak więc to już też okaże się w trakcie podłączenia konsoli oraz testu. Dobra, przechodzimy do testowania tego sprzętu, bo już jestem ciekaw, jak to nam się ta konsola zaprezentuje. SNES Oklonik odpalony. Na ekranie pojawiło nam się menu wyboru gier. Są gry akcji, są strzelanki, gry sportowe, bijatyki, gry wyścigowe oraz gry logiczne. My może sobie tak pokrótce rzucimy okiem na to, jak mniej więcej prezentują się te listy gier. 88 w jednym, no i sporo gier z Marianem. Jest też Adventures Island, Chip and Dale, Tiny Toons, Sonic, sporo tego, naprawdę sporo takich w miarę zręcznościówek, które naprawdę da się ograć. Nawet jest ten Asmik Kunland, no bardzo fajnie. Crash, tajemniczy Crash, czy to będzie Crash Bandicoot? O tym przekonamy się za momencik, jak już coś zaczniemy odpalać. Blaster Master, Noah's Ark, Panic Restaurant, aż 3 Spider-Many były. To ja chyba coś przeoczyłem. Bardzo fajne zręcznościówki, Time Zone, Wacky Races, Whoopem, Widget, są też Gwiezdne Wojny, ale to na pewno będą te Gwiezdne Wojny, które zostały wydane na Europę, jak i na Stany. To nie będą te japońskie Gwiezdne Wojny. Jest Worm, Wagon Land nawet, Jumping Kid, Hellfire, pewnie jakiś hack, Paperboy, Final Mission. No sporo, Kamikadze 1, 2, 3, pytanie cóż to będzie takiego, Dragon Quest, Spelunker, tu są haki jakieś, Mapiland, no i sytuacja się powtarza. Dobra, my może sobie wejdziemy w kolejną kategorię, 94 w jednym tym razem, są kontry, tego nie może zabraknąć. Robocopy aż 4 części, czyli będzie również i hack Tokyo Shirei Soul Brain, Boku no Hero, Dragon Spirit, o, nie najgorzej. Jest Gunnats, The Punisher i Probotector część druga, czyli europejska wersja Super C.
Final Mission po raz kolejny, czy mi się przewidziało. Jest Shatterhand, czyli to będzie amerykańska wersja Tokyo Shirai Soul Brain. No co nieco tutaj się powtarza. Mitsu Megatoru Over Horizon, świetna strzelanka w kosmosie. Coś na styl R-Type, godne polecenia. Smash TV Super Turrican, no, pojechali. Nawet jest Totally Rad, bardzo fajna strzelanko, zręcznościówka. I tu już widzę, że są takie starszawe strzelanki, jedne z tych pierwszych. Dobra. Wskoczymy do kolejnej kategorii, gry sportowe. Cała lista gier z kuniokonami i to będzie prawdopodobnie angielskojęzyczne tłumaczenie w tych grach. Baseball, Gold Medal Challenge, fajna olimpiadka. Piłki nożne, w tym FIFA 2006, pojechali. Family, Stadium, Family Tennis. Na Famicoma były wydawane gry sportowe, właśnie seria Family. I nie były to najgorsze gry sportowe, tak więc może nawet i fajnie, że to się tutaj znalazło. Jest rozszczepiona olimpiada Hypersport na poszczególne kategorie. Golf, soccer, triple jump. Badminton. No właśnie, coś mi migła, taka dziwna nazwa. A może sobie to później sprawdzimy, tego badmintona. Bijatyki. Żółwie Ninja, Double Dragon, 4 części Power Blade'y, Ninja Gaiden 2-3. O, King of Fighters 99. Na jakimś kartridżu mam King of Fighters 97. Tak więc to na pewno warto będzie sobie sprawdzić. Street Fighter 12 graczy, czyli to będzie ten pierwszy Street Fighter, jaki został wydany. I Mortal Kombat część 4. Tutaj może no comments, jeśli o to chodzi. Bad Dudes, spoko. Beard Fighter, świetna gra. To jest cały ten Power Rangers. Chyba to jest pierwsza część Power Rangers. Tak mi się przynajmniej wydaje. Prisoners of War. No ładnie. Co tutaj straciliśmy? O, Secret Ties. Nawet The Last Ninja jest. World Champ. To chyba będzie box. Werewolf i znowu Tokyo Shirai Soul Brain w trzecim wydaniu. Dobra, wyścigówki. Astrofunk Super Machine, ale wymyślili tytuł. Project Doom, całkiem niezła gierka od Samis. Co my mamy dalej? Super Sprint, Vindicators, nie bardzo mi ten tytuł podchodzi, ale jest Excitebike, UFO Race, Cryptcar. I tu mamy Rockman część 3 i część 5. No dobry początek. Bubble Bobble Part 2, Snow Bros Tetris część 2, Angry Beard, to będzie chyba hack gry Muay Kun, tak coś mi właśnie świta w pamięci, że tam były te poziomy właśnie wykradzione z gry Muay Kun. Bardzo fajne zręcznościówki logiczne i tak poza tym. Pałac Menela jest. New Zealand Story, Quest of Kai. A tu może sobie tak w miarę szybko, ale jest Wayne's World. W miarę szybko to sobie przelecimy te tytuły. Alice Cooper, to na pewno za chwilę odpalimy. Zobaczymy, cóż to takiego nam Chińczycy zafundowali. No, przemieszane pewnie jakieś haki z tymi pierwszymi wydaniami gier, które znamy przede wszystkim z różnego rodzaju składanek. Kero, Kero, Keropi. Otello, Pakland. No są też nieco bardziej grywalne tytuły. Spelunker, po raz drugi widzę Spelunkera tutaj. Tutu. Waterpipe. Ale nie widziałem żadnej strzelanki na pistolet. Chyba, że gdzieś się skrywa, tylko mi to przeleciało. Devil World, tam były Donkey Kongi. No niby te gry są porozstawiane w
kolejności alfabetycznej, ale później coś znowu się przestawia i znowu te gry poleciały sobie od A do W. Dobra, my może na dzień dobry sobie odpalimy tego Alice Coopera. Niech, kolejny hak Mariusza. A, i to jest stage 8, tak? Mamy 60 sekund, by to ukończyć. Niedobrze. Czyli to jest jakaś speedrunówka. Nie no, nie da rady tego wziąć na speedzie. No i game over. No ale pojechali z tym tytułem. Nie mam pojęcia, co te Chińczyki tam przypalają. Dobra, stąd sobie odpalimy Crasha. Czemuż by nie? Restart begin. To jest coś od Virgina, czyli śmierdzi już na dzień dobry jakimś hakiem. Nie no, Crasha. Zrobili Crasha z Księgi Dżungli. Bo mnie tu zaraz coś strzeli. No ale jakby nie było, mamy Crash Bandicoot na Pegasusie w Famiclonie. Żeby nie było, że Pegasus nie potrafi. Teraz nie jestem sobie w stanie przypomnieć, czy ten układ poziomów jest identyczny. Chyba, że to jest jakiś kolejny poziom tam z tej Księgi Dżungli po prostu wkomponowany. Tak miało miejsce na przykład przy Pokémonie, który był zrobiony z gry Mitsu Megatoru. Tam się chyba rozpoczynało to od drugiego albo trzeciego poziomu. Tak więc tak też potrafili zamieszać. No dobra, może i to sobie sprawdzę dalej w wolnej chwili, co tam się dalej skrywa w tym Crashu. A my lecimy z kolejną grą i tym razem odpalimy sobie coś z oryginalnych wydań. I ja bym tutaj może był za tym Wurm. Podróż do wnętrza Ziemi. Akt pierwszy. Świetny tytuł od Asmika. Bardzo trudno go znaleźć na NES-a. Również i było to wydane na Famicoma. No ale jakoś... No niełatwo to zdobyć. Prawdopodobnie też gdzieś tam to konfiguruje jako kartridż na Pegasusa, no ale lepiej by to było zdobyć w oryginalnym wydaniu, jeżeli chodzi o jakąś konkretniejszą grę. No ale nie zawsze jest taka możliwość, tak więc też trzeba się ograniczać do tych kartridży na Pegasusa Famiclona. Dobra, widzę, że jest grywalnie, nawet bardzo ładnie się to prezentuje. I nic, tylko to sobie powolutku z czasem ogrywać. I czy my jeszcze coś możemy stąd sobie odpalić? Coś bardziej sensownego? Hellfire! Czemuż by nie? Przynajmniej tytuł brzmi fajnie. Adventures Island. Jakiś poziom, jeden z tych dalszych. No, pojechali. Po raz kolejny pojechali, kurde, z tymi swoimi hakami. Temu też podziękujemy. I przeskakujemy na strzelanki. Tu może sprawdzimy sobie na dzień dobry kontrę, ponieważ warto będzie zobaczyć, jak ten pad reaguje na przykład na strzelanie na skosy. Ponieważ Rozkminator ostatnio przy tej imitacji NES-a Mini odkrył, że te kontrolery tam nie bardzo chciały strzelać na skosy. Jak się chciało strzelać na skos, to nasza postać padała na glebę. No i też odwrotnie były takie akcje,
że trzeba było padnąć na glebę, a on się kładł. No i widzę, że tu jest całkiem spoko. Padanie na glebę, na szybciocha i strzelanie na szybciocha. Dobra, może być. Powiedzmy, że może być. No, myślę, że jest w porządku. Tym razem, że poprawili to, co popsuli przy tamtym Famiclonie. Dobra. Ja bym tutaj sobie jeszcze odpalił tego Probotektora część drugą, ponieważ fajnie mieć to właśnie w wersji również europejskiej. To jest wersja objęta cenzurą. Tutaj nie można było strzelać do ludzi. Tak więc strzelamy do robotów. No jest w porządku. Dobra. I jeszcze z tych strzelanek może bym odpalił Over Horizon. Jakąś przynajmniej jedną fajną strzelankę w kosmosie. No to można, można sobie fajnie ograć, tylko też nie jest to takie łatwe. Zazwyczaj w tej grze zapominam o tym, że można również i strzelać do tyłu. No ale z tą bronią już można zaszaleć. Właśnie zapominam o tym strzale do tyłu, który potrafi uratować życie. A jak się o tym zapomina, no to jest ciężko. No i jak możecie zobaczyć te triggerki, o których wspominałem. No, ten triggerek to jest przycisk A, a ten przycisk B. Czyli sprawa jest jasna, co zrobili. Gry sportowe. Ja tu odpalę tego badminton. To brzmi ciekawie. No i gramy w Bambingtona. No tytuł wydaje się dość rozrywkowy, ale to chyba nie jest takie łatwe. Odbicie tej lotki graniczy z cudem. Albo trzeba wykazać się specjalną techniką. Nie. Zmęczyło mnie to psychicznie. Dobra, bijatyki. Tu bym odpalił King of Fighters 99. A weźmiemy tego gościa i komputer dobierze nam przeciwnika. Tylko tu jest 8 bitów i może dość długo myśleć. Ale sceneria. Podoba mi się to, że te postacie są duże. Ale Speed to jest super ultra turbo i w ogóle nie da się tego sensownie ogrywać. A szkoda, mogła być naprawdę fajna bijatyka. Jadąc dalej, odpalamy. A może tego Beard Fightera? Power Rangers. Jak ktoś lubi właśnie tego Tokyo Shirei Soul Brain albo Shatterhand, kto jak woli, tak więc przyznać trzeba, że ten tytuł również powinien przypasować.
Teraz mi się mylą przyciski. Dobra. No jest bardzo fajna gra i myślę, że przy tym tytule no nie da się nudzić. A my lecimy dalej. Gry wyścigowe. Astro Funk Super Machine. To na pewno warto będzie sprawdzić. Coś po japońsku. Czy to było oryginalne japońskie wydanie na Famicoma? Bo akurat nigdy się nie spotkałem z czymś takim. Dobra, powolutku się rozkulamy i można strzelać. Tylko do czego będziemy strzelać? Do innych na drodze. Nie no, tragedia. Sterowanie jest i strzelanie na D-padzie. Raczej w to nie pogramy. Ale w Project Doom jak najbardziej. W ogóle to też nie bardzo mieli pojęcia o tworzeniu tych kategorii gier, ponieważ te Power Rangers powinno być na przykład w grach akcji. A coś im tam się przemieszało i wpadło to na przykład do bijatyk, tak też ta kategoria gier logicznych, tam jest na przykład Rockman. No a Rockman też powinien być w kategorii gier akcji, a nie na przykład gier logicznych. Tak na pałę to było robione, widzę. No, ale fajnie się to ogrywa. Normalnie nie mogę przestać. Dobra, wyścigówki zaklepane i my teraz przeskoczymy sobie do ostatniej kategorii. Rockman 5 może odpalimy. Rockmany zawsze na propsie. Podobnie jak seria Metal Slug. Po prostu w takie gry zawsze będzie się bardzo fajnie grało i w ogóle te gry się tak nie starzeją jak na przykład gry z PlayStation 1 albo z Nintendo 64. Mają inny proces starzenia się. Da się w to pograć. I może sobie jeszcze odpalimy jedną grę, a niech to będzie Angry Beard. A raczej Angry Beards. Też te tytuły nie są prawidłowo spisane w tej liście. No, przyjemna, prosta zręcznościówka. Nawet udało nam się co nieco ograć za pośrednictwem tego Super Mini SFC, tak więc plus dla Famiclona, ponieważ obyło się bez jakichkolwiek komplikacji. Kontroler jak najbardziej spełnia swoją funkcję, przyciski są responsywne i myślę, że wytrzyma on niejedno naprawdę ostre pogrywanie.
Jeśli chodzi o zestawienie gier, no to już jest kwestia gustu. Mi wiele z tych gier przypasowało, tak więc skusiłem się też na ten zakup. I przy okazji byłem w stanie też poznać kilka nowych haków, takich jak ten Crash albo Alice Cooper. I mam nadzieję, że tego typu haków Chińczycy zafundowali nam tutaj więcej, co na pewno pozna się z czasem. Jeśli chodzi o wyświetlanie obrazu, to nie jest 1080, tylko 720, tak więc nie ma co sobie robić na to nadziei. I moim zdaniem ten Super Mini SFC jest znacznie lepiej wykonany, staranniej. Dobrane kontrolery również są znacznie lepsze niż przy tym Famiclonie imitującym NESa Classic Mini. Tu jest oczywiście wyjście audio-wideo. No a porcik HDMI robi swoje. Znacznie lepiej to wygląda na ekranie telewizora. No i myślę, że w tym punkcie zakończymy test tego Super Mini SFC. Ja na chwilę obecną będę się żegnać. Do usłyszenia w kolejnym materiale. Cześć! Za stosunkowo rozsądną cenę. Stop! No i opracowali, nawet bezczelnie kazali nam zbyt długo na to czekać. Dzisiaj poznamy Classic Mini HDMI TV Game Super HDMI Mini Entertainment System Super Mini SFC. Ja pierdolę, jaka nazwa.